się o teraz. Przed chwilą nasz wydawca Magic pyta Albratowskiego, o czym będzie felieton. A on mówi, że takie chrzanie nie o Chopinie. Ale to my strasznie lubimy, to posłuchamy. To jest naprawdę Tomek. To jest... Nie podsłuchuj nas. Nie. Prosimy, musi być ostrożniejsi, Magic. Tomasz Olbratowski. A nie było dżingla. Dobra, nie ten. Pewien mąż, pani minister, nie wymieniam nazwisk, bo nieważne kto, chodzi o rzucenie na ogólny kontekst, który jest jakby tłem. A właśnie tło, słuchajcie, tak na marginesie. Gdyby słowo tło odmieniać jak czasownik, to byśmy mieli ja tlem, ty tlesz, on, ona tle, my tlemy, wy tlecie, oni tlą. Zauważcie, ginie literka, głoska eł. Dlatego tła nie odmieniamy jak czasownika, bo szkoda eł, bo to jest taka typowo nasza polska literka. W angielskim nie mają eł i w mówi się jak eł, co jest głupie. Bo gdzie W, a gdzie Eł? Szaleńcy. Szaleńcy po prostu. Przypomnę też przy okazji, że nie z rzeczownikiem piszemy razem, typu, nie wiem, niedźwiedź, niedziela i tak dalej. Dobra, koniec rozważań językowych, do tematu. Zatem pewien mąż pewnej pani minister jest zatrudniony w Agencji Rozwoju Przemysłu, tylko nie wiadomo, czym się zajmuje. Pani minister stwierdziła, że mąż jest w ARP specjalistą do spraw administracji i zakupów. Problem polega na tym, że agencja mówi, że takiego stanowiska w spółce nie ma. Specjalista do spraw administracji zakupów, czyli jest jakby żoną, prawda? Jakby żoną jest, ogarnia dom i robi zakupy. To poważna funkcja, nawet jak jej nie ma. No jak jej nie ma. Tu nie ma jednak sprzeczności, po prostu, tu wracam do języka polskiego, jest subtelna różnica pomiędzy jest zatrudniony, a pracuje. Prawda? Mniej doświadczeni dziennikarze, tropiciele afer zdają się o tym zapominać. Mąż pani minister jest teraz z zawodu mężem pani minister i dumnie go wykonuje. Słuchajcie, stanowisko może nie istnieje, ale pensja już tak, już tak. A to jest chyba najważniejsze.